Prosicie mnie o film z hodowli królików, no to jestem. Proszę bardzo. Dawno w sumie nie było rzeczywiście filmu z hodowli. Każdy ma swoje mieszkanie. Takie dosyć ładne. Co wlatuje dzisiaj? Buraki pastewne z własnego ogrodu. Takie mi się udało uhodować w tym roku. Jedne większe, drugie mniejsze. Raczej takie średnie i mniejsze. Niewiele jest dużych. Siano też z ogrodu. Owies od znajomego kupuję. No i słoma, wiadomo, na pościelenie. Także co tutaj na chwilę obecną mam? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. 7 królików to są w większości samice i tyle na tą chwilę posiadam królików. Miałem bardzo dużo ich w tym roku, ale już mamy po sezonie. Tam mamy jeszcze drugą tą część, która jest właściwie pusta już. Tu jest wszystko wysprzątane, odkażone wszystkie klatki, zasypane środkiem dezynfekującym, rozłożone są trutki na gryzonie, żeby to jakoś kontrolować. I tutaj mamy pusto. Sezon zakończony, zawsze na zimę ta ilość królików u mnie znacznie spadała. Także na tym polega ogólnie sens mojej hodowli, aczkolwiek ten rok był nietypowy. Pójdziemy sobie może tam. Tam się więcej dzieje. O. Na czym skończyłem? Ten rok był nietypowy dla hodowców w moim przynajmniej regionie. Mieszkam w Małopolsce, no i w tym roku niestety nawiedził hodowców, bo nie tylko mnie, jakiś królikowirus. Ciężko określić, co to było, gdyż próbowałem się dowiedzieć, gdy zaczęły się pierwsze, że tak powiem, padnięcia. Wszystko odbyło się gdzieś pod koniec lata. Nie wiadomo, nie wiem, czy to przypadkiem nie przez to, że było bardzo dużo komarów w tym roku. Zacząłem się dowiadywać, w okolicy również problem się pojawił. Hodowcy również zaczęli liczyć, że tak powiem, straty. I co? Pierwsza, że tak powiem, reakcja na jakiekolwiek padnięcia, no to oczywiście są głodówki, czyli ograniczamy wszelkie jedzenie, które mamy, podajemy królikom, do siana. Siano i woda. Siano nigdy w życiu nie zaszkodzi królikowi i to jest właśnie taka, że tak powiem, głodówka, która pozwala mu ten układ pokarmowy sobie oczyścić, naprawić, gdyż królik ma specyficzny układ pokarmowy, no i trzeba wiedzieć po prostu, co mu dawać jeść. Oczywiście nie pomogło, głodówka nie pomogła. Pobrałem kał do badań, bo pierwsze podejrzenie padło na kokcydiozę. Kokcydioza, czyli taka troszeczkę, można powiedzieć, bezobjawowa choroba, przynajmniej bez objawów zewnętrznych, pasożytnicza, i bada się ją poprzez zbadanie próbek kału. Badałem dwukrotnie w odstępach tam czasu i z różnych osobników. Niestety nie wyszło, znaczy niestety, nie wyszło, nie wyszedł wynik pozytywny, a więc kokcydioza została wykluczona. Myksomatoza to również nie była, ponieważ myksomatozę widać. To są takie obrzęki w okolicach oczu, nosa i tak dalej. W przypadku tam wersji podostrej to są przekrwione spojówki, no wokół oczu w każdym razie ma tam przekrwione źrenice. I jest jeszcze trzeci pomór, trzecia choroba, taka w sumie też
jedna z bardziej niebezpiecznych, pomór chiński RHD, czyli choroba krwotoczna. Mi się udało, że tak powiem, zbadać tylko na kokcydiozę, gdyż problem po jakimś czasie zanikł, gdzieś po 2 tygodniach, aczkolwiek przetrzewił mi dosyć sporo moją hodowlę. Akurat wtedy, gdy miałem osobnika do badania, gdyż współpracuję z jakimś tam weterynarzem, miałem osobnika do badania, okazało się, że mój weterynarz był na wczasach, no i nie mógł mi zbadać tego mojego denata odnośnie właśnie tego pomoru chińskiego RHD, gdyż jedyną, że tak powiem, diagnozą, aby zdiagnozować to schorzenie, jest sekcja zwłok. Sekcja zwłok nie jest wcale droga, nie kosztuje dużo, podobnie jak i te badania, które robiłem, też nie są jakieś kosztowne, więc bardzo tanio można, że tak powiem, to uściślić, z czym mamy problem. No mi się nie udało, nie zdążyłem dokładnie namierzyć, co w tym roku zaatakowało nam te króliki, aczkolwiek no trudno powiedzieć. Tak jak wcześniej wspomniałem, tych komarów było w tym roku bardzo dużo. Może to przez to też również. No, czasem tak bywa, co tu załamywać ręce. Zostawiłem sobie tych samic kilka. W sumie i tak w tym roku miałem zmienić geny. Odmłodzić sobie całe stado, czyli zostawić sobie właśnie najładniejsze samice, które mi się podobają. Samca sobie również wymienić i zakupię sobie po prostu na wiosnę samca. A do wiosny tutaj ładnie się podchowamy, samiczki przygotujemy, że tak powiem, do sezonu. I co? I będziemy próbować tutaj w następnym roku bardziej je chronić przed tymi komarami. Może to rzeczywiście to było, aczkolwiek ciężko powiedzieć, gdyż no nie zostało to zdiagnozowane w 100% przez specjalistę. No, pokrótce przedstawiłem, co tu się działo przez ostatnie miesiące. Broni, że tak powiem, nie zwijam. Hodowla jest i będzie. Na razie w takim, że tak powiem, składzie jak jest. Ale na wiosnę się tu na pewno zmieni. W lutym gdzieś trzeba będzie powoli myśleć o tym, jak rozmnożyć tą hołotę tutaj. O, już bardzo duży ten królik będzie miał na pewno ponad 4 kg, także to już jest bardzo ładny okaz, ten mniejszy troszeczkę. No, tu mamy takiego jednolitego szarego, tutaj czarny. I co? Tyle na dzisiaj. Jeszcze może podejdę do piwnicy, pokażę wam, ile tych buraków mi się udało zebrać w tym roku. Przypuszczam, że troszeczkę mam ich za dużo. No ale jakoś sobie dam radę. Zobaczcie, no to już takie ładne nawet okazy są, ale w większości raczej takie średnie i małe. Aczkolwiek nawet za dużo, na pewno ich 7 królików nie zdąży ich przetrawić, zjeść, dlatego ze 200 kilo stąd pewnie sprzedam i kupię sobie za to albo owsa, albo siana, bo na pewno siana mi nie starczy. Nie zebrałem na tyle, żeby mi starczył na cały sezon, więc zrobię taką zamianę. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.